Ja nie jestem zaskoczony tym wynikiem. To jest powód do wstydu dla pana Błaszczaka, a nie powód do tego, żeby dokuczać obecnemu rządowi. Czy muszę powiedzieć, że pan Kukuła powinien milczeć jako wojskowy czynny w czynnej służbie? Na tego typu opinie mogą sobie pozwalać emerytowani, byli wojskowi. Putin mógłby badać, czy NATO rzeczywiście wiarygodnie będzie reagowało, czy jest wiarygodnym sojuszem. Niestety wydaje mi się, że premier nie do końca panuje nad emocjami koalicjantów, koalicjantek. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej, europoseł Włodzimierz Cimoszewicz, były premier. Dzień dobry, panie premierze, kłaniam się. Dzień dobry, pozdrawiam. Panie premierze, czy rzeczywiście słusznym jest pytanie pana zdaniem o to, jak Komisja Europejska mogła przeznaczyć jedynie 500 milionów euro, jeżeli chodzi o tak kluczowy zasób dzisiaj, jak dofinansowanie do kwestii zbrojeń, do kwestii amunicji, do kwestii jakby nie było obronności. Według szefa BBN-u to jest kwota bardzo oszczędna, te 500 milionów euro dla wszystkich w Europie. Pewnie przydałoby się więcej, pewnie będzie w przyszłości więcej. Pamiętajmy jednak, że Unia Europejska nie jest organizacją mającą cokolwiek wspólnego z wojskiem, zbrojeniami, wydatkami na broń, na amunicję i tak dalej. To, co się w tej chwili dzieje, jest konieczne ze względu na wojnę na Ukrainie i to, że okazało się, iż europejski przemysł obronny nie jest zdolny w tej chwili do szybkiego wytwarzania niezbędnej amunicji, więc chodzi o przyspieszenie tego. Więc tu nie chodzi o budowę nowych fabryk. Tutaj prawdopodobnie chodzi o uruchomienie na przykład dwóch czy trzech zmian i to jest kwota, która coś może dać. Na pewno jesteśmy zbyt słabo przygotowani do obecnej sytuacji i te działania są podejmowane, ale powtarzam, to jest bezprecedensowe. To się nie zdarzyło nigdy w historii Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej czy Unii Europejskiej. No i teraz dochodzimy do tego, ile dostała Polska, panie premierze, bo mamy tutaj 0,4% całego dofinansowania, czyli 2 miliony euro. Wiemy doskonale, że były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wykorzystał tę sytuację do stwierdzenia, że Donald, król Europy, Tusk, nie był w stanie załatwić więcej, ale już nie zająknął się, że wnioski można było składać do 13 grudnia, że wnioskowaliśmy tylko o 11 milionów euro i w jednym przypadku wnioskowaliśmy źle, bo nie w tym programie, do którego wnioskować powinniśmy. No i teraz jak tę sytuację ocenić, panie premierze? No bo rzeczywiście Polska jako główny pomocnik w cudzysłowie Ukrainy powinna mieć tych środków, jak sądzę, proszę poprawić mnie, jeżeli się mylę, zdecydowanie więcej. No ale skoro nie wnioskowaliśmy albo wnioskowaliśmy błędnie, no to też komisja nie będzie nam tych pieniędzy wciskać na siłę. Komentarze pana Błaszczaka są niepoważne i nieodpowiedzialne. Te wykorzystuje okazję do tego, żeby oszukując trochę ludzi, dokuczyć obecnemu rządowi. Pani słusznie wskazuje na daty. Wnioski można było składać do daty, która kończyła okres rządów pisowskich. Jednocześnie wiadomo, że chodzi tutaj o dofinansowanie do przedsięwzięć, które w połowie powinny być finansowane z własnych pieniędzy, a więc z polskich pieniędzy czy z pieniędzy, którymi dysponowałyby polskie przedsiębiorstwa przemysłu obronnego. Rzecz w tym, że te przedsiębiorstwa są źle zarządzane. Pamiętamy o niezliczonych zmianach personalnych w ciągu 8 lat pisowskich w tych firmach. Często powoływano na dyrektorów firm, na przykład największego producenta materiałów wybuchowych w Europie, ludzi nie mających zielonego pojęcia o funkcjonowaniu takich przedsiębiorstw, tej branży i tak dalej. Te przedsiębiorstwa nie miały pieniędzy, w związku z tym także ich wnioski były bardzo ograniczone co do wysokości, do tego jeszcze jeden z trzech, jak pani słusznie wspomniała, niewłaściwie skierowany. Więc ja nie jestem zaskoczony tym wynikiem. To jest powód do wstydu dla pana Błaszczaka, a nie powód do tego, żeby dokuczać obecnemu rządowi. Panie premierze, wiemy też, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz no, już w tej chwili zadeklarował, że Polska będzie zwracała się także jeszcze dodatkowe finansowanie w tej gestii. Rozumiem, że te możliwości nie są jeszcze zamknięte. Czy pan minister po prostu no, taką retorykę stosuje, wiedząc, że i tak nie uda się ugrać więcej? Jeżeli komisja podzieliła do końca te 500 milionów euro, to pewnie z tej puli już niczego więcej się nie uda otrzymać, ale
Jak rozpoczynając odpowiedź na pani pytanie, powiedziałem, to jest pierwszy krok, ale można się spodziewać pewnie w przyszłości następnych. Zwłaszcza jeżeli komisja zdecyduje się na wykorzystywanie pieniędzy spoza budżetu Unii Europejskiej. Te pieniądze są, to są te pieniądze rosyjskie już. Prawdopodobnie w naszych rozmowach w przeszłości mówiłem, że w moim przekonaniu trzeba skonfiskować pieniądze agresora i przeznaczyć na pomoc dla Ukrainy. Na razie idzie to powoli i skromnie, bo w zasadzie zdecydowano, że wykorzystywane będą jakby odsetki, przychód od tych zamrożonych rosyjskich pieniędzy. To już będą miliardy. To już będą miliardy i wtedy prawdopodobnie będą one wykorzystane między innymi na dofinansowanie produkcji amunicji, której Ukraina sama nie jest w ilości potrzebnej wyprodukować i musi otrzymać tę amunicję z Europy. Panie premierze, to ja od razu dopytam, dlaczego to idzie tak powoli, mimo potwornie trudnej, krytycznej według wielu sytuacji, w której się znajdujemy? Dlaczego ta konfiskata pieniędzy agresora, jak pan to bardzo trafnie nazwał, idzie tak powoli? Wie pani, ja zacząłem o tym mówić w Parlamencie Europejskim ponad rok temu. Wtedy nikt mnie nie popierał. Uważano, że to jest nie do załatwienia z punktu widzenia prawa międzynarodowego. No ja się zajmuję od 50 lat prawem międzynarodowym i byłem przekonany, że są legalne sposoby na zrobienie tego. Później zaczęły pokazywać się ekspertyzy niezależnych prawników, poważnych światowych firm prawniczych, które mówiły mniej więcej to samo, co ja tutaj w parlamencie. Wreszcie niektóre państwa, niektóre rządy zaczęły o tym oficjalnie mówić. Biały Dom to ogłosił, premier Wielkiej Brytanii to ogłosił. Niedawno także Donald Tusk o tym wspomniał. Ale w Europie jest kilka krajów, które blokują. Po cichu, ale blokują. To są Niemcy, to jest Francja, to są Włochy. Być może zacznie się to zmieniać, dlatego że sytuacja na froncie w Ukrainie jest jednak dramatyczna. I chyba pojawia się, buduje się świadomość tego, że to jest jakiś moment na o wiele silniejsze wsparcie tego kraju, tej ofiary rosyjskiej agresji. No ale tutaj jest jeszcze delikatny problem Belgii, rządu belgijskiego, dlatego że ogromna większość zamrożonych środków państwa rosyjskiego jest kontrolowana przez belgijskie przedsiębiorstwo Euroclear i Belgowie obawiają się, co się stanie z tym przedsiębiorstwem i z wiarygodnością Belgii jako państwa, które odpowiada za transfery ogromnych środków w handlu międzynarodowym, w obrotach międzynarodowych. No więc to są takie przyczyny. Oczywiście powołuje się oficjalnie również na jakieś wątpliwości natury prawnej, absolutnie wymyślone, wysłane z palca i dlatego to idzie powoli. Panie premierze, wiemy też, że po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli jest już oficjalna informacja o tym funduszu pomocowym dla Ukrainy w wysokości 5 miliardów euro. To rzeczywiście jest już znacząca kwota. To jest także, co podkreślał minister Sikorski, no, precedens, bo nie mieliśmy do czynienia z tego typu wsparciem do tej pory. Natomiast są też tacy, szczególnie wojskowi, którzy mówią, drodzy państwo, jeżeli to się nie stanie natychmiast, to do końca marca Ukraińcom skończy się amunicja. Jeżeli Ukraińcom skończy się amunicja, to dosłownie w ciągu 24 godzin załamie się front. Jeżeli załamie się front, to strach myśleć, co się wydarzy dalej, bo Rosjanie już podejdą właściwie ostatecznie pod granicę NATO i pod granicę Unii Europejskiej. Czy pan uważa, że wojskowi, w tym między innymi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pan generał Wiesław Kukuła, mówiący, że Rosja szykuje się do konfliktu z NATO, straszą celowo, żeby obudzić co po niektórych, czy to jest naprawdę bardzo realny scenariusz? Po pierwsze muszę powiedzieć, że pan Kukuła powinien milczeć jako wojskowy czynny w czynnej służbie. Na tego typu opinie mogą sobie pozwalać emerytowani, byli wojskowi, którzy się na tym dobrze znają. Pan Kukuła to człowiek, którego jedynymi zasługami bojowymi było stworzenie obrony terytorialnej z inicjatywy pana Macierewicza. I powinien rzeczywiście to jest nieodpowiedzialne, co zrobił, tak? Większą powściągliwość. Natomiast rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna, dlatego że jak wiadomo, nie od dzisiaj, od paru miesięcy, w Kongresie Stanów Zjednoczonych zablokowana jest ustawa przewidująca pomoc na poziomie wojskową na poziomie 60 miliardów dolarów, a więc wielokrotnie więcej niż to, co w tej chwili Unia Europejska interwencyjnie przeznacza. Rzeczywiście jest tak, że brakuje amunicji wojskom ukraińskim, przy czym do końca marca ma się skończyć amunicja przeciwlotnicza. Wtedy będą całkowicie bezbronni, gdy chodzi o ataki rakietowe i przemocy
dronów, nie będą mogli również skutecznie walczyć z samolotami rosyjskimi. I to oczywiście może zmienić jakby logikę wydarzeń wojskowych na froncie. Rosjanie mają przewagę, Rosjanie mają w tej chwili inicjatywę, Ukraińcy bronią się dosyć rozpaczliwie. Jeżeli by rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, że w jakimś miejscu front by pękł, to moglibyśmy obserwować już nie wojnę pozycyjną, tylko rodzaj blitzkriegu. Otaczanie wojsk ukraińskich, załamanie się obrony ukraińskiej ze wszystkimi konsekwencjami. Dlatego rzeczywiście czas jest szczególny i należy działać natychmiast. Wczoraj w Warszawie odbywała się ciekawa konferencja organizowana przez Fundację Pulaskiego, związana z 25-leciem naszego członkostwa w NATO. Ja między innymi mówiłem, że instytucje europejskie i euroatlantyckie mają niestety to do siebie, że nie potrafią podejmować właściwych decyzji we właściwym czasie. Obyśmy w tej chwili tego typu błędów nie popełnili. Panie premierze, a jeżeli chodzi o kwestię, o której pan wspomniał, czyli tego blokowania przez Mike'a Johnsona, czyli speakera Izby Reprezentantów, kwestii pomocowego pakietu od Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy w tak ogromnej masie pieniędzy, jakby nie było. Czy uważa pan, że cokolwiek słowa polskiego premiera Donalda Tuska mogą w tej sprawie zmienić? Bo wiemy, że w Stanach Zjednoczonych najgorszy z możliwych momentów, czyli taki może jeszcze nie finisz, ale gorący czas kampanii wyborczej. Wiemy, że Donald Trump, którego podwładnym jakby nie było jest pan Johnson, wykorzystuje kwestię ukraińską w sposób absolutnie obrzydliwy. I wiemy też, że Donald Tusk po spotkaniu z Joe Bidenem już podczas konferencji prasowej zwracał się bezpośrednio do pana Mike'a Johnsona, a później jeszcze na portalu X po atakach na Odessę napisał, jakich dowodów jeszcze, panie Johnson, pan potrzebujesz więcej, żeby wreszcie zacząć działać. Czy tego typu apele to jest wołanie w próżnię, pana zdaniem, czy one rzeczywiście coś realnie mogą zmienić? Proszę pani, to był nie tylko apel Donalda Tuska. Trzeba przyznać, że w tym przypadku swoją rolę właściwie odegrał pan Duda. On się spotkał z Johnsonem w czasie wizyty w Waszyngtonie. Ale wcześniej byli to Scholz, była to pani Meloni, inni politycy Zachodu. Ja myślę, że te apele jedynie uświadamiają republikanom, jaka jest wielka ich odpowiedzialność za sytuację w Europie, nie tylko w Ukrainie. Jest pewien cień nadziei, powiedziałbym dosyć promyk nadziei, niespodziewany. Mianowicie tenże Johnson powiedział, że jednak podda pod ustawę, ale zmieniono. Mianowicie te 60 miliardów nie będzie wtedy darowizną, nie będzie grantem, tylko albo będzie ta transakcja skredytowana przy poparciu Stanów Zjednoczonych, albo zastosują taką formułę, jakiej używali w czasie II wojny światowej, tak zwany land lease, czyli rodzaj dzierżawy. Jak wiadomo, po II wojnie światowej, w trakcie której Amerykanie pomogli ogromnie materiałowo i Wielkiej Brytanii, i Związkowi Radzieckiemu, nikt potem im niczego nie zwracał, czyli tak naprawdę była to ukryta forma darowizny. Jeżeli to by rozwiązało problemy republikanów polityczne i pozwoliło im się wycofać z dotychczasowej postawy i polityki, byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. A kiedy poznamy decyzję w tej sprawie ostatecznie, panie premierze? Czy coś wiadomo na ten temat? Bo tak jak podkreślam, czas się bardzo mocno kurczy. Tego czasu jest coraz mniej. Żadne odkrycie, trochę truizm, ale jednak warto o tym przypominać. Johnson złożył taką deklarację w ubiegłym tygodniu, mówiąc, że to nastąpi dosyć szybko. Co ma na myśli, tego nie wiem. Czekamy. Dlatego, że oczywiście tam chodzi o wewnętrzne problemy w Partii Republikańskiej, bo to z jednej strony Trump, ale z drugiej strony ta skrajnie radykalna, konserwatywna grupa, tak zwana MAGA w Partii Republikańskiej, której przewodzi kongresmenka z Georgii, pani Green, Marjorie Green, grozi Johnsonowi usunięciem go ze stanowiska, jeżeli będzie opowiadał się za udzieleniem pomocy Ukrainie. Więc on musi znaleźć jakieś rozwiązanie pozwalające to przeprowadzić. No tak, teraz najważniejsze pewnie zakulisowe negocjacje w tej sprawie trwają. Kończąc ten wątek, panie premierze, jeszcze chciałabym się odnieść do tych słów pana Kukuły, ale nie tylko jego, pana generała Kukuły, ale nie tylko jego w kontekście tego, czy rzeczywiście Kreml szykuje się do wojny z NATO. Czy pana zdaniem Putin w ogóle bierze pod uwagę to, żeby zaatakować którekolwiek z państw natowskich? Czy jest na tyle silny, czy ma na tyle zasobów, żeby w jakiejś perspektywie niedalekiej móc to zrobić? Teoretycznie to jest możliwe. Ja pamiętam, że kiedy 10 lat temu byłem w Waszyngtonie, wtedy byłem przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Senatu i spotkałem się z moim odpowiednikiem w Senacie Amerykańskim, to z tamtej strony
Zostałem zapytany, czy jestem przekonany, że Sojusz Północnoatlantycki pomoże na przykład Łotwie, gdyby ją zaatakował Putin. Więc tego typu warianty, scenariusze były dyskutowane, czy przychodziły ludziom do głowy już od dawna. To jest teoretycznie możliwe na takiej zasadzie, że Putin mógłby badać, czy NATO rzeczywiście wiarygodnie będzie reagowało, czy jest wiarygodnym sojuszem, zwłaszcza gdyby w Stanach Zjednoczonych wybory prezydenckie wygrał Trump. Ale w tej chwili prawdopodobieństwo jest w moim przekonaniu bardzo nieduże, ponieważ on cały wysiłek musi kierować na Ukrainę i on nie ma wielkich rezerw, żeby sobie pozwolić na awanturę gdzie indziej. Panie premierze, czy potrafiłby pan odpowiedzieć na pytanie, jakim poparciem realnie cieszy się Putin dzisiaj w Rosji? Bo wiemy, że mamy za sobą ten teatr pseudo-wyborów prezydenckich. Niemal 90% głosów oddanych na Władimira Putina, ale to zostawmy, bo właściwie wszyscy się tego spodziewali. Ale czy w ogóle jest jakaś możliwość, jakaś skala, jakiś miernik, który zasugerowałby nam chociaż realne wsparcie dla Putina w Federacji Rosyjskiej wśród Rosjan? Proszę pani, nawet demokratyczna opozycja rosyjska na emigracji, z której licznymi działaczami ja mam osobisty kontakt, jest przekonana, że większość Rosjan popiera Putina. Więc nie ma co oczywiście kierować się tymi wynikami sfałszowanych i niewiarygodnych wyborów, ale bardzo wielu Rosjan nie ma szczególnego powodu do tego, żeby się sprzeciwiać się Putinowi. Dla bardzo wielu ludzi to, że to nie jest kraj wolności i demokracji, też bez znaczenia. Tak naprawdę nigdy nie zasmakowali wolności i demokracji. Po drugie, w tej chwili, kiedy on przestawił gospodarkę na te tory wojenne, w wielu sektorach przemysłu ciężkiego jest praca, ludzie zarabiają pieniądze. Nawet fakt, że kilkaset tysięcy służy w tej chwili w armii, zarabiając niezłe, jak na przykład na Republiki Azjatyckie, pieniądze, to wszystko sprawia, że wielu z nich gotowych jest go popierać. A być może jeszcze trzeba do tego dodać ludzi, jakby, którzy nie krytykują, którzy nie sprzeciwiają się z różnych przyczyn, także dlatego, że ten reżim jest bardzo brutalny i ludzie się po prostu boją. Panie premierze, to teraz, jeżeli pan pozwoli, troszkę o polskim podwórku, bo tutaj też dzieje się bardzo dużo, ale najpierw sprawa żywo związana także z decyzjami zapadającymi w Komisji Europejskiej, mam na myśli Zielony Ład i protesty rolnicze, które nie tracą na sile tutaj u nas, mimo tego, że spotykają się przedstawiciele rolników z premierem Donaldem Tuskiem, mimo że pojawiły się zapowiedzi bardzo konkretnych zmian w Zielonym Ładzie. Wydaje się, że dla części rolników one są niewystarczające. Jutro absolutny armagedon w Polsce nam się szykuje, ponieważ rolnicy będą brokować wszystkie drogi dojazdowe do miast wojewódzkich, także do powiatów. Warszawa w ogóle ma zostać otoczona pierścieniem tego typu, że do stolicy nie będzie się można dostać z żadnej strony. Nie wróży to zbyt dobrze. To są dwie sprawy. Po pierwsze, przyczyny protestów i reakcja rządu, a po drugie, forma protestów. Gdy chodzi o przyczyny, one są częściowo zrozumiałe, częściowo nie. Ja rozumiem oczywiście reakcję na całą tę ubiegłoroczną sprawę z niekontrolowanym importem zboża, które zamiast przejechać tranzytem przez Polskę zostało w dużej części, przepraszam, w naszym kraju. Nie bardzo rozumiem cały ten hałas związany z Zielonym Ładem, ale okej, Komisja Europejska idzie na ustępstwa, wycofuje się z tego. Widać ewidentnie, że rząd Tuska ma dobrą wolę, chce szukać jakiegoś porozumienia. Dlatego też utrzymywanie tak radykalnej formy protestu nie jest uzasadnione. I wreszcie sama forma protestu. Oczywiście konstytucja gwarantuje nam wszystkim prawo do manifestowania swoich poglądów, przy czym prawo, które to reguluje już, konstytucja nie reguluje szczegółów, jednak zwraca uwagę na to, że protesty powinny być pokojowe, że protesty to jest okazja do wyrażenia wobec rządzących swoich opinii, a nie do tego, żeby lekceważyć prawa współobywateli. Tymczasem, panie premierze, przepraszam, wejdę w słowa, a propos tego, co pan mówi. Jeden z rolników oficjalnie do mieszkańców miast zwrócił się w sposób następujący. Organizujemy wam dzień wolny od pracy. Proszę pani, to jest oburzająca kpina. Ja uważam, że oczywiście rząd jest w trudnym położeniu, bo przecież nie będzie stosował siły w stosunku do
tych licznych protestujących, ale jest skandalem blokowanie dróg, blokowanie miast. To jest zakłócanie funkcjonowania państwa, to jest zakłócanie funkcjonowania gospodarki, to jest wyrządzanie wielkiej szkody nam wszystkim. I w moim przekonaniu rząd przynajmniej jednoznacznie powinien to tak ocenić. Nie można jakby kłasiuszu po sobie, nie można udawać, że nic się nie dzieje. To jest bardzo niewłaściwa forma załatwiania spraw. To jest po prostu taka forma, która gdyby była powtarzana przez inne grupy społeczno-zawodowe, sparaliżowała całe państwo. No właśnie, tylko jakie wyjście tutaj ma polski rząd i premier Donald Tusk? Bo pan, tak jak pan wspomniał, siły użyć nie może i nie powinien, jak sądzę. Negocjacje na razie nic nie przynoszą. Zapowiadane zmiany w Zielonym Ładzie są dla rolników niewystarczające. Czy pana zdaniem to potrwa, zapytam wprost, do wyborów samorządowych albo europejskich, bez względu na to, jakie ustalenia w sprawie Zielonego Ładu będą zapadać? Jeżeli pan wie, co mam na myśli. Tak, oczywiście. Bardzo możliwe, że to będzie trwało także z ukrytych powodów politycznych. Co rząd może zrobić? Jak powiedziałem przed chwilą, bardzo jednoznacznie to wszystko oceniać. Wypowiadać jakby zrozumienie i solidarność z protestującymi, gdy chodzi o pewne przyczyny, o niektóre z tych przyczyn. I absolutnie z dezaprobatą wypowiadać się o formie protestu. Rząd powinien próbować pozyskać opinię publiczną w naszym kraju dla swojego stanowiska, dla swojej oceny. Tak, żeby nie było tak, jak w tej chwili jest, że wielu ludzi jest po prostu zdezorientowanych, skołowanych i nie wiedzą ci rolnicy. Mają rację, nie mają racji. Czyli leży komunikacja trochę po stronie rządu, panie premierze. Pan jest kolejną osobą, która tak, w moim programie zwraca uwagę na te kwestie. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Mi się wydaje, że... Przepraszam, tylko jeszcze to dodam, że... Trzeba również to wszystko rejestrować, tak? Mówię zupełnie otwarcie, to znaczy rejestrować numery tych ciągników używanych do blokad i tak dalej. Powiem szczerze, no ja tutaj może zbyt radykalnie do tego podchodzę, czy bardziej radykalnie niż inni, ale ja bym po prostu im wszystkim za blokadę, nie za protest, za blokowanie ruchu bym wymierzał mandaty. Panie premierze, to teraz a propos tej komunikacji, ale nie tylko komunikacji, kilka słów o rządzie, bo wiemy, że w piątek 100 dni mija. Wiemy, że nie wszystkie 100 konkretów na 100 dni zostało spełnionych. Wiemy, że no, mamy dużo decyzji rządu, które mogą nie spodobać się obywatelom, tak jak na przykład powrót stawki 5% VAT-u na żywność, tak jak kwestie pewnego zamieszania ze składką zdrowotną, bo nie wiadomo ostatecznie, co z nią będzie, prace trwają, nic na ten temat nie wiemy. Być może znowu to jest kwestia komunikacji. Mamy zamieszanie z kwestią prawa aborcyjnego, to już no, oczywiście na niższych szczeblach się odbywa, ale jednak w koalicji. Ale z drugiej strony mamy załatwioną kwestię in vitro, mamy pomysł na ominięcie prezydenckiego weta w sprawie pigułki dzień po. No i mamy szereg rzeczy, które udało się zrobić. Jaki jest bilans, pana zdaniem, tych 100 dni rządu Donalda Tuska? No, po tej stronie plusów dodałbym to wszystko, co się zmieniło w relacjach z Unią Europejską, w stosunkach międzynarodowych. No i pieniądze z KPO. Tak, ja się głównie tym interesuję, zajmuję i mogę powiedzieć, że oczywiście pozycja Polski w stosunkach międzynarodowych zmieniła się pozytywnie, radykalnie i bardzo szybko, więc to jest duży sukces naszego kraju i osobisty sukces i Tuska i Sikorskiego. Natomiast to, że rząd na przykład przywraca ten 5% VAT na żywność lub jakieś inne kwestii nie realizuje w pełni. Proszę pamiętać, że dopiero po dojściu do władzy można było wszystko dokładnie policzyć. W Polsce niestety od dziesięcioleci, w demokratycznej Polsce jest tak, że opozycja jest w bardzo dużym stopniu odcięta od informacji źródłowej na temat stanu finansów publicznych, kondycji gospodarczej i otwiera szafy i szuflady z tymi informacjami dopiero po objęciu nowych urzędów i stanowisk. Więc pewne rzeczy nieuchronnie trzeba korygować, ale są też oczywiste błędy i nieprawidłowości. Te wewnętrzne kłótnie, ujawniane zresztą publicznie spory, jest kompletnie bez sensu. Niestety wydaje mi się, że premier nie do końca panuje nad emocjami koalicjantów, koalicjantek w różnych sprawach, nie tylko dotyczących aborcji. Trzeba znać jakby hierarchię spraw. Najważniejsze jest utrzymywanie tej koalicji i w miarę sprawne funkcjonowanie rządu.
Nikt chyba nie ma wątpliwości, zwłaszcza gdy chodzi o ludzi głosujących na zwycięskie ugrupowania, że atmosfera w Polsce się radykalnie zmieniła, że się ta większość polskiego społeczeństwa lepiej po prostu czuje i to już jest wartość. Panie premierze, tylko pytanie, czy Donald Tusk w ogóle jest w stanie zapanować nad emocjami koalicjantów, szczególnie w przeddzień wyborów samorządowych, a za chwilę europejskich? Nie wiem, czy jest w stanie. To jest w jakimś stopniu kwestia subiektywna i prób, i starań, i argumentów i tak dalej. No, moim zdaniem albo się jest silnym liderem, silnym premierem i wtedy załatwia się takie sprawy skutecznie, no, albo nie, nie do końca. Czyli według pana Donald Tusk na razie nie pokazał się przez tych ostatnich dni jako silny premier? No, pokazał się pod wieloma względami, no ale jak widać, nie wszędzie. I jeszcze jedna kwestia, panie premierze. Wczoraj okazało się, że nie 70, a 88 milionów złotych Poczta Polska wydała na organizację wyborów, które się nie odbyły, prezydenckich w roku 2020. To jest efekt, a właściwie wiemy to dzięki pismu, które opublikował Dariusz Joński, szef Sejmowej Komisji Śledczej. Wczoraj była także konfrontacja byłego wiceprezesa Poczty Polskiej z byłym wiceministrem aktywów państwowych Arturem Soboniem. Według pana Jońskiego pan Soboń kłamie. Okłamał komisję publiczną, komisję śledczą i opinię publiczną. Czy pana cokolwiek zaskoczyło w tym temacie w ostatnich dniach? Czy ta suma 88 milionów zamiast 70 cokolwiek zmienia? Nie, oczywiście nie. To nie jest jakaś jakościowa różnica. Ja przyznam, że bezpośrednio tego wszystkiego nie śledzę, bo ja po prostu nie mam czasu. No, po drugie, ja nie jestem entuzjastą komisji śledczych, a w każdym razie jestem głęboko przekonany, że te komisje, które powołano, działają chyba trochę pospiesznie i nie do końca są przygotowane, gdy chodzi o zgromadzenie odpowiedniej wiedzy pozwalającej na skuteczne przesłuchanie. No być może właśnie to przesłuchanie wczorajsze jest tutaj wyjątkiem, dlatego że pan Joński dysponował odpowiednim dokumentem i nie dopuścił do tego, żeby kłamstwo się ostało. Ale wszyscy członkowie tych komisji, zwłaszcza oczywiście w większości parlamentarnej, powinni dużo popracować nad przygotowywaniem się do przesłuchiwania świadków, zwłaszcza takich świadków, którzy mogą się w pewnym momencie, których rola może się zmienić na podejrzanych. Czy ma pan na myśli Jarosława Kaczyńskiego w kontekście afery Pegasusa? Także Jarosława Kaczyńskiego. Ja uważam, że błędem było rozpoczęcie funkcjonowania tej komisji od przesłuchiwania Kaczyńskiego. On powinien być jednym z ostatnich, jeśli nie ostatnim przesłuchiwanym. Wtedy, kiedy po przesłuchaniach innych zgromadzono by wystarczająco dużo wiedzy, żeby nie pozwalać Kaczyńskiemu manewrować i manipulować całym tym przesłuchaniem. Może się okazać, że te komisje śledcze właściwie bardziej zaszkodzą w wyjaśnieniu sprawy niż pomogą? Czy to za daleko idąca teza? Nie, chyba za daleko idąca. Na pewno potwierdzą to, co publicznie wiadomo. Być może dodadzą sporo nowych szczegółów, jak chociażby ten wspomniany o koszcie nieodbytych wyborów korespondencyjnych. Natomiast jednak wie pani, do wyjaśnienia tego typu złożonych czasami spraw trzeba profesjonalizmu, trzeba doświadczenia. Członkowie komisji, przewodniczący komisji powinni korzystać z rad ekspertów doświadczonych, emerytowanych, na przykład prokuratorów, innych prawników, adwokatów i tak dalej. Powinni być do tego po prostu perfekcyjnie przygotowani. Ja czasami śledziłem przesłuchania w Kongresie Amerykańskim i widziałem, w jaki sposób kongresmeni czy senatorowie są przygotowani. Nawiasem mówiąc, tam się to inaczej organizuje. Każdy dostaje 15 czy 20 minut na zadawanie pytań, nic więcej, więc musi dokonać wyboru, musi wiedzieć, o co chce zapytać i to jest rzeczywiście w dużym stopniu profesjonalne. Tak, nawet mogliby członkowie polskich komisji śledczych kilka dobrych filmów fabularnych obejrzeć, gdzie idealnie widać, jak wyglądają przygotowania do przesłuchań przed kongresem właśnie. Panie premierze, bardzo dziękuję jak zwykle za to spotkanie. Dużo zdrowia. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia następnym razem. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier.